Cześć, Przemek Rybiard, akwarystyka morska. Przyjechała tam paczka z Reef Factory z długo wyczekiwanym sprzętem. Domyślacie się pewnie, że chodzi o smart testera. Jest to... Chcieliśmy wam zrobić taki fajny unboxing z rozpakowania paczki, ale Reef Factory zrobił taką... O właśnie, psikusa. Że to jest siódma paczka, którą rozpakowujemy, czyli zapakowali paczkę w paczkę. O Jezus. Dalej w paczkę. O jeez. Mhm. Dobra. Przycimy. Ciekawe, czy to będzie to, czy się nie. Chyba mają nadwyżkę kartonów. Bez kitu. A, dobrze, zabezpieczyli, ok? O, no to już może być to. O, właśnie. Może tam nic nie ma. Dobra, ten produkt, okej. O, no to jest. Smart aquarium device. Jest to, aha, jeszcze powiem jedną rzecz. Bo oficjalnie ten produkt będzie dostępny w sprzedaży dopiero za około półtora miesiąca. Jest to chyba jedno z pierwszych urządzeń, które można zobaczyć w Polsce, bo na świecie to już można było zobaczyć co się premiery na targach. I tak ona się prezentuje. Bardzo ładne, eleganckie. Dodam jeszcze, że może to być jeszcze nie oficjalna jakby wersja, jeżeli chodzi o jakieś takie detale, bo jest to oczywiście produkt testowy, który został wybrany, wysłany do nas. Oczywiście po to, żebyśmy go przetestowali i ewentualnie udzielili również jakiegoś odzewu z Reef Factory, jeżeli miałby się jeszcze coś zmienić. Chociaż prace nad tym urządzeniem trwały już ponad 2 lata i wierzymy w to, że już wszystko działa tak jak powinno. Środek wygląda w ten sposób. Oczywiście brakuje tutaj również brakuje tutaj kartridży, a kartridże gdzieś pewnie się kitrają w całościach kartonu. To jest pewnie listwa montażowa. Mhm. To jest trochę podobne jak w KH-Keeperze. Dobra, mamy kartridża. Na PO4, taki sobie zażyczyliśmy. I firma Reef Factory to już szanowała. No i dobrze, to wychodzi na to, że to wszystko. Więc tak, posprzątam trochę, żeby tutaj zobaczyć, co tutaj mamy dokładnie. Czyli zestaw składa się z samego urządzenia, zestawu akcesoriów. Jest waga również, czyli będziemy tutaj mieli zapewnia kalibrację, zasilacz i uchwyt do filtra zaciągu wody. No więc tak, ciężko mi tutaj coś więcej na tę chwilę powiedzieć, ponieważ tutaj jakby totalnie jeszcze nie wiem, co tutaj chodzi.
ale niebawem się dowiemy i na pewno wam to zrelacjonujemy. Jeżeli chodzi o sam układ urządzenia, to powtarzam jeszcze raz, że jest to wersja testowa, jeszcze nie finalna, więc może trochę odbiegać od tego, jak ona wygląda, będzie wyglądać za półtora miesiąca. No co? My bierzemy się za testowanie i do zobaczenia. Cześć!